Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pod hasłem Mistrzowskie Matowanie Bliżej Natury odbył się piękny event, piękna symultana szachowa w nadleśnictwie Kudypy koło Olsztyna. Miałem przyjemność przeprowadzić symultanę z kilkunastoma zawodnikami naraz. Między innymi wziął w niej udział Marcin Możdżonek, mistrz świata w siatkówce, dobrze pewnie znany tutaj kibicom. Dzięki Lasom Państwowym oraz klubowi szachowemu UKS Kopernik Olsztyn to przedsięwzięcie miało miejsce w pięknej scenerii, w środku lasu, w ogóle pięknie było, szachy się tutaj fajnie skomponowały i dzięki za to. Miałem oczywiście przyjemność wielką uczestniczyć w tym wydarzeniu, za co również serdecznie dziękuję. Przedstawię Wam teraz partię, którą rozegrałem właśnie z Marcinem i myślę, że można z niej wynieść kilka dla siebie smaczków. Oczywiście też były błędy, no bo jak to w szachach bywa, błędy muszą być, żeby potem je starać się poprawić. Marcin oczywiście jest szachowym amatorem, to mówił wprost, on nie ma żadnej kategorii szachowej, ale w szachy grał całkiem, całkiem sympatycznie i całkiem przyzwoicie. Otóż rozpocząłem ruchem d4, Marcin odpowiedział d5, c4, i posunięcie skoczek f6. No właśnie, już w drugim posunięciu pojawia się takie pytanie, dlaczego skoczek f6? Tutaj tak merytorycznie postaram się to wytłumaczyć. Otóż ten ruch może nie jest błędem, ale nie jest też jakiś super najlepszy, dlatego że tutaj można szybko wybić pionka i zbudować białymi silne centrum. Zdecydowanie myślę, że lepszą odpowiedzią byłoby zagranie na przykład e6, żeby zagrać zwykły gambit hetmański, ewentualnie c6, czyli obronę słowiańską. No i można by było normalnie grać w szachy, trzymając po prostu trzon pionka w centrum. No ale Marcin zagrał skoczek f6. Można też przejść do Greenfelda, grając później na przykład posunięcie g6. Jak było w partii? Otóż postanowiłem wybić na d5, skoczek wybił na d5. Jeżeli tutaj wybiłby hetman, to poczęstujemy hetmana oczywiście skoczkiem z tempem i będziemy go atakować. Dlatego też skoczek, nastąpiło właśnie e4, skoczek na b6. Tu jest wszystko dobrze ze strony czarnych, to znaczy czarne grają dobrze, Marcin gra dobrze na razie, ale białe już mają przewagę w centrum, więc po kilku ruchach robi się przyjemniej białymi. No cóż, ja zagrałem skoczkiem na f3, i teraz mi się ruch podoba czarnych. Bardzo fajny zresztą, chyba najlepszy w pozycji, goniec g4. Bardzo dobre posunięcie, które wiąże skoczka. Ten goniec na c8 nie jest za bardzo potrzebny. Większość osób, które grają bardzo amatorsko w szachy, zagrywa posunięcie e6. A w ogóle co jest ciekawe, jeszcze w tym momencie często wracają tym skoczkiem na f6. No ale po zagraniu takim e6 jest też częstym ruchem spotykanym właśnie na tym poziomie. Tutaj siatkarz nasz były zagrał goniec g4, bardzo dobre posunięcie wiążące skoczka i potem już posunięcie e6 jak najbardziej ok, bo goniec nie jest zamknięty, więc słuszna uwaga tutaj ze strony naszego siatkarza. Dobry ruch oczywiście, dobra, już się nie zagłębiam, lecimy dalej. Goniec e3, zagrałem to posunięcie dlatego, żeby nie było takiego posunięcia c5, bo zawsze po wybiciu ten goniec fajnie z tym pionkiem tutaj się komponują i pionek na c5, może ja to przestawię, ten pionek na c5 jest po prostu dobrze broniony. Oczywiście tutaj można wybić i tak dalej, grać sobie dalej w te szachy, ale tak c5 za bardzo się takiego ruchu nie chce zagrać. Przeciwnik zagrał skoczek na d7 i tutaj skoczek na c3 i posunięcie e5. Gały mi wyszły na wierzch, powiem szczerze, bardzo ciekawe i dobre posunięcie, no bo grając tak troszeczkę pasywniej, no to posunięcie e6 byłoby pewnie w zamiarach, ale ten ruch, znaczy e5 po prostu w tym momencie jest zwyczajnie lepsze, jest agresywniejsze, jest walka o centrum, na razie jest wszystko dobrze. Goniec e2 z mojej strony i przeciwnik zagrał goniec b4. Goniec b4 wydaje się ruchem dobrym, bo wiążemy skoczka, ale przeważnie ten ruch jest dobry, jak już skoczek stoi na f6 i podważa punkt e4. Tego skoczka nie ma na f6, więc tutaj z tym gońcem b4 bym się raczej nie śpieszył. Ja na miejscu czarnych bym na przykład wybił tutaj, albo zagrał goniec na e7, żeby zrobić roszadę. Coś w tym rodzaju. Goniec b4 tak średnio mi się podoba, ale nie jest to jakieś tam super złe posunięcie. Tutaj można było białymi po prostu pokusić się o wzięcie pionka na e5. Ja tego nie zrobiłem, postanowiłem zrobić roszadę.
Co ciekawe, jeszcze w tej sytuacji cofnę, jeżeli goniec by na przykład zbił na f3. No widzicie, debiut kilka ruchów, a już jest tak dużo ciekawych możliwości. Właśnie tutaj należałoby wybić pionkiem. Mógł tutaj Marcin zbić tego skoczka. Chodzi o to, że jak zbije goniec, to skoczek wchodzi na c4. I pozycja czarnych robi się bardzo przyjemna. Bo chcemy zdjąć tego gońca. Jak się to uda czarnymi, to jest bardzo dobrze. Para gońców znika, a przy okazji też atakowany pionek na b2. Tylko że ten pionek na b2 jest raczej nietykalny, no bo tutaj jakiś hetman b3 wchodzi, oczywiście skoczek na d3 i tak dalej. Ale wcześniej na przykład jakbyśmy teraz zrobili roszadę i skoczek by zbił tu, no to hetman b3 i skoczek ma problem. Ale głównie chodzi o to, żeby napadać na tego gońca e3. No ale właśnie, więc myślę, że po tym ruchu pionek mógłby odbić i czarne po prostu mają taką, myślę, że ciekawą pozycję po debiucie. Jednakże goniec b4, no to już wracam do tego ruchu, nastąpiła roszada, pionek zbił na d4, no ja tutaj postanowiłem nie za bardzo wymieniać figur, mogłem zbić skoczkiem jak najbardziej, goniec by wybił, wszystko by tam się w miarę uprościło, nie chciałem takiej pozycji. Coś w tym stylu mnie za bardzo nie interesowało. Postanowiłem wybić hetmanem, żeby atakować bezpośrednio gońca i pionka na g7. Mój przeciwnik zagrał dobrze. Najlepszy ruch w pozycji to właśnie goniec bije na c3. Bicie hetmanem byłoby ok, nie psując struktury, ale ja to mówię, szarpnę i wezmę pionkiem na c3, potem zagram a4, a5, wieża b1. Takie plany tutaj sobie można zastosować. W tej sytuacji Marcin Możdżonek, no niestety, no jak to w życiu bywa i w grze, w szachy szczególnie, popełnia błąd. Otóż hetman f6. Zamiar jest bardzo dobry, bo wymiana hetmanów jak najbardziej korzystna byłaby czarnymi. I oczywiście plus dla Marcina dlatego, że widzi, że pionek jest atakowany. On widzi, że on musi go jakoś obronić. Oczywiście tutaj roszada byłaby bardzo dobrym pomysłem na przykład. I na przykład po a4, a5, wieża z f na b1. Jeden z planów, jaki można by było tu białymi stosować, ale tu się wszystko trzyma czarnymi. Plus białych jest taki, że zostaje para gońców i tylko tyle w temacie. I troszkę więcej oczywiście przestrzeni. No, ten ruch jak najbardziej logiczny, tylko że niestety jest konkretnie zły, no bo tutaj nastąpiło po prostu e5. No właśnie. I nie wiadomo, jak się tutaj w tej sytuacji zachować. Dlaczego? Bo atakujemy tutaj hetmana i jeszcze odsłonił się atak na gońca. Gdziebyśmy hetmanem nie zagrali, to ten goniec będzie zdobyty, dlatego że na przykład jak hetman zagrałby na e6, to zdobywamy go po ruchu skoczek g5. Atakujemy hetmana, odsłania się goniec i bierzemy gońca na g4. W tej sytuacji słynny Możdżon zagrał hetman g6 i tutaj skoczek h4. Dokładnie z tym samym planem, zdobycie figury jest nieuniknione. Nastąpiło hetman c6. Tutaj można byłoby się też pokusić o bicie gońca, bicie hetmana i bicie tutaj dwie figury za hetmana. No, nadal pozycja białych jest oczywiście lepsza, ale z praktycznego punktu widzenia można by było próbować pewnie. Ja bym przynajmniej tak czarnymi zagrał. Nie chcę oddać figury na czysto za darmo, tylko właśnie wolę jednak oddać hetmana, ale to już kwestia właśnie podejścia. No dobrze, w tej sytuacji po skoczek h4 hetman zagrał na c6. Tutaj goniec wybił na g4, nastąpiła długa roszada, no i to jest taki znak, że widzimy, że też pod związanie się król ustawił, ale z drugiej strony ta wieża może też podziałać trochę na hetmana. Wieża z f na d1 poszło, posunięcie h5, no widzimy atak na gońca, goniec h3 i król b8. No powiem wam, że jak właśnie jak na zawodnika, który w szachy nie gra, przyznał mi się tutaj Marcin, że ostatnią partię na żywo rozegrał w 2009 roku, więc no siłą rzeczy widzimy, że nie jest to zawodnik klasy, jeśli chodzi o szachy, wybitny, ale podejście amatorskie i zauważenie pewnych tam zagrożeń jest, więc to jest kwestia, myślę, rozegrania kilkudziesięciu partii, tam ta piąta czy czwarta kategoria powinna się udać, tym bardziej, że kiedyś Marcin właśnie w szachy trochę grał. No dobrze, ale to już jedziemy dalej z partią. Król B8, zagrałem A4 z planem, właśnie A5 i tam władowania się pod mata, no i właśnie A5, zobaczcie, no jakie dobre podejście, cały czas odpiera mi tutaj groźby.
dobry blok, że tak powiem, i wieża zagrała na B1. No i tutaj, no niestety, mój przeciwnik popełnił kolejne taktyczne przeoczenie, dlatego że hetman zbił pionka na A4. No i tutaj oczywiście jest prosta sprawa. Wybijamy, skoczek wybija, odłączył się od skoczka, wieża zbiła na D7, wieża D7, goniec. Skoczek na C3, wieża B3, skoczek D5, no i po wieża B5 mój przeciwnik złożył broń, poddał partię. No tutaj oczywiście są dwie figury więcej za dwa piony, ale to już bez problemu tutaj białe dają radę. Nawet po wybiciu gońca i po zagraniu B6 wystarczy zagrać gońcem, przytrzymać tutaj króla, podejść skoczkiem, królem. Sprawa byłaby banalna. No cóż, w każdym razie partyjka może nie była za długa i jakaś nie mocno super przebojowa, ale dobre amatorskie podejście mi się podobało. To już mówię, jak chcemy grać w szachy, to wystarczy po prostu troszkę praktyki i jakaś tam piąteczka, czwóreczka jest w stanie, jesteśmy w stanie ją zdobyć. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.